Siemaneczko, z tej strony Neresia i witamy Was razem z Agą w kolejnym odcinku ze Stardew Valley. Cześć wszystkim! Cześć, cześć, cześć! Zapraszam Was do Agi na kanał, bo tam zobaczycie skąd wzięłyśmy te wszystkie sprinklery, także ważna rzecz. No ciekawe, jak skąd nie widzieliście. Wzięłyśmy? Tajemnica to jest wielka, nie mów nic. Nie mówię, no właśnie, jestem po prostu no. ciekawa. Także jak nie wiecie, to oczywiście zapraszam do zobaczenia poprzedniego odcinka. Ja w tej chwili tutaj robię troszeczkę w tej skrzyni z naszymi dobytkami porządek, z naszymi zbiorami, bo chcemy troszeczkę nadrobić z kasą i przygotować może kolejną strukturę, chciałam powiedzieć. To nie Minecraft, No w sumie budynek. Chcieliśmy po prostu ulepszyć nasze budynki, o w ten sposób tak, myślę. Tak, tak, tak. Zaczynając od obórki, która pozwoli nam nowe zwierzątka jakby mieć. Posiadać, tak. Chyba nie karmiłyśmy zwierząt, bo nie mają mleka. Oj. Co to za list? Co Kasiorę dostałaś? Kasa! O, jeszcze jakiś list. Co za dużo, to niezdrowo. A, jakiś quest. Bring me a bunch of amaranth. A Marni chce amaranth. Nie wiem, czym to jest właściwie po polsku. Ale wiem, czym jest w grze. Także. Okej, dobrze. Czyli ja też mam tego questa na amaranth, a nie mam kasiory? Jak to nie masz kasiory? Ja nie dostałam kasiory. Co za oszustwo. Ja też chcę kasiorę. Zostawiłam nam z każdego kropa, które, z tych, których mieliśmy więcej, oczywiście po dwa, po dwie sztuki. W razie jakbyśmy miały znowu zadania takie same, albo coś w tym stylu. To ja już ruszam poza podwórko i zbieram śliwki. To zbieraj. Do śliwek. jak się przechwala, no co? No dobrze, dobrze. Co, idziemy zobaczyć, czy nie mamy jakichś zadań dzisiaj świeżych? Tak, ja jestem jak najbardziej za, bo nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jednak jest koop, ale ja tych zadań ostatnio mam bardzo mało. A widzisz. Może znowu coś zmienili. Ostatnio miałyśmy tak, bo na początku miałyśmy różne zadania, później jednakowe. Też mam, też mam. 25 kopru! Ja też, to idziemy. Dobra. Dobra motywacja. No, i tak koper nam się jak najbardziej przyda, on nam tego kopru nie zabierze. Tak. Przydałby nam się też złoto. I pytanie, czy idziemy na teraz jakby na maksymalny w dół, czy jednak znowu na 30? Nie pamiętam, na jakim poziomie jesteśmy obecnie, tak szczerze. Ja też nie, ale dalej nam dużo brakuje do tego maksymalnie głębokiego. Możemy się póki co przejść, zobaczyć ten koper. Co za notatki jakieś tutaj robisz? Możemy się przejść, zobaczyć na, nie wiem, 25 poziom jakoś. Zbierzemy sobie ten koper i będziemy jutro miały już do oddania, do zadania. O nie, muchy! O, ja cię na hita je biorę. Ale nice, super. Ładnie. Au, zatruł mnie. Widzisz, jak to zrobiłaś pięknie? Prawie. Prawie pięknie. I musimy rozkopywać, żeby znaleźć drabinkę. No co za... Jest. O. No ty pognała od razu, nie patrzy na nic. A co ja będę czekać na ciebie? Ja tutaj, wiesz, muszę posprzątać, żeby wszystkie muchy zniszczyć. I tak dalej. Żeby trzeba się martwić. No widzisz. To była troska. Aha, to wszystko jasne. O, mam drabinkę. Dobra, ja tutaj, o, mam ten Earth Crystal chyba to jest. Też spoko, nie wiem, przyda się do craftingów. Nie wiem, czy masz tam jeszcze jakiś koper? No, kopru nie mam, ale jeszcze tam przychodzę kawałeczek, żeby, wiesz, żeby jednak posprawdzać. Dobra. To możemy uciekać niżej. Mało tego kopru tu, teraz. Mało, no właśnie jakoś dzisiaj nie mamy szczęścia chyba. Bo mamy questa. Racja. Nie ma co liczyć na koper, jak mamy questa, nie? No właśnie. I dobrze, że kupiłyśmy te miecze. Ludzie nam pisali, żeby nie kupować mieczy, bo zejdziemy na dół, to znajdziemy. Ale zobacz, ile my byśmy schodziły, jakbyśmy miały tłuc te moby przez 5 minut. No to prawda. Zobaczcie w ogóle, jak teraz możemy na jedno uderzenie zdjąć mobka, to moim zdaniem jest to duża ulga i duża wygoda, bo jednak ile my się męczyłyśmy z tymi muchami chociażby. Tak, bo te muchy straszne, bo to lata, czy nie to bierze. O, mam drabinkę. Na środku jest. To idę do ciebie już. Piękny, piękny. Pewnie już uciekłaś. O, mam jakiś koperek. Dobra. Jakaś mucha do mnie leci, bo słyszę. No ja też jestem na górze, słyszę, że lata.
A to do ciebie leci. No ale też jest mucha na hita, to jest po prostu super. No, to fakt. To jest bardzo wygodne. To ty tutaj wiesz, pozwoliłaś się tym muchom wylęgnąć. Nie, jej tu tak. W ogóle nie było, leżącej. Tak, tak. Nie było jej. Na pewno. Naprawdę? I no, nie krzyżuję palców za plecami. Wierzę ci. Sprawdzę na odcinku. Dobrze. Także już możesz się przygotować, żeby wiesz, żeby sobie zmontować. O, drobinka. O, super. A to nie ma kopu to... jeszcze? Nie, nie ma. Tutaj jesteś pewna? Już wszystko widziałaś tam? No. To ja też lecę. Ile masz tego kopru w ogóle? Mamy na to 2 dni. Myślę, że to jest bardzo mam dobrze. Mam 9 sztuk tylko. Ja mam 8. To jest masakra jakaś. Dobrze, że mamy na to 2 dni, bo inaczej byśmy w życiu nie zdążyły. Ale jest drobinka i koper. Tak. Ja też mam trochę kopru tutaj, drabinki niestety nie, ale super jest. I tak w sumie schodzę niżej. O, w ogóle fajnie, bo to czasami z tych kamyczków też wypada tak, ten koper. Tak, także warto rozkopywać mimo wszystko, jak mamy energię, nie? No. Też tą energią różnie bywa. I zapraszam do drabinki. Dobra. Gubisz kamień. O nie! Musimy patrzeć w ogóle, która jest godzina, bo jakby czas nam się... Nie, poziomy, których ja nie lubię. Odrabinka. I od razu uciekasz? Tak. To w ogóle nie chcesz zbierać na tych poziomach? Nie no, jakbym nie chciała zbierać, to bym poszła windą. No może, może. A, nie wiem jak tu przejść, ale jest tak ciemno. Ale w ogóle nie ma kopru. Nie wiem, nie mamy chyba dzisiaj szczęścia, Agu. Chyba nie, ale to znaczy, że jutro też trzeba będzie tu przyjść. Hmm. Bo, a może trzeba rzeczywiście iść po prostu na ten poziom... tak jak leci, wiesz, tak jak po prostu powinniśmy zejść na sam dół i iść już teraz, bo tak wiesz, przychodzimy tutaj za każdym razem, zbieramy tak. Ten koper, może po prostu, no wydobyłyśmy z tych poziomów. Może już więcej tu nie ma. 12. O nie. Energia się kończy. Idziemy. Gorzej, że czas się kończy. Nie, bo myślałam, że uda... O nie, już jest po 12. No. Szybko! No chyba damy radę, co? Ej, jak fajnie wygląda jesienna noc. No. Jest taki tak. I czujesz, normalnie czujesz ten zapach liści, nie? O, to fakt. Ja uwielbiam właśnie zapach jesieni. Ja też. Nie wiem, ja jestem ciepłolubna, ale jakoś jesień jest moją ulubioną porą roku. Nie wiem czemu. Ja w sumie, powiem szczerze, że lubię wszystkie. Wiem, że ja zawsze taki mam problem o wybranie czegoś ulubionego, mm-hmm. ale no, w każdej porze roku jest coś, co po prostu tak, uwielbiam. Dokładnie. Więc głupio byłoby powiedzieć, no nie w każdej, bo wolę lato, bo nie zawsze wolę lato. Nie bardzo lubię zimę, bo ja nie lubię marznąć. Ale z kolei zima jest piękna. Znaczy jest piękna, to fakt. Że te widoczki takie, oj, oj, oj. O ja cię... Ale się kasiowie. Zarobiły! Widzisz, trzeba było to wszystko sprzedać i już możemy kupić sobie chyba ulepszenie, wiesz? Bo 12 tysięcy tak, z tego, co... To jest kosztuje. To, co będziemy robić właśnie w tej chwili. Super. Tylko, ja tylko tak, sprawdzę, wiesz co? Czy mamy szczęście. Nie wiem, czy nie powinniśmy odłożyć tego na jutro, bo jednak... no, ja mam dopiero 12 tego kopru. Mhm. Zaczyna się Blackberry Season, czyli będą jagódki na krzaczkach. Super. A, i tu jeszcze trzeba podlać, no tak. To co, lecimy do kopalni od razu, nie? Tak. Do kopalni i w sumie możemy pójść rzeczywiście po drodze do Robin, to chyba tędy, co? Tak, górą. No, tylko ja tutaj wyrzucę, dobra. Bo mam kukurydzę do sprzedania. Dobrze. To fajnie, bo akurat trochę kasy jeszcze dodatkowo będzie. Mhm. Czy to już jest to ulepszenie, które już nam pozwala... Tak, już nam pozwala robić kozy. Znaczy, tak, nie robić chyba kozy, tak. Tylko hodować tak. Kozy. Także spoczko, bardzo fajnie, że będziemy miały już lepszą oborę. A wzięłaś te? Co? Surowce? Nie. To przyjdę mu za chwilę. Ty dzisiaj robisz to, więc... Nie, o, zaciemniło mnie. Wiewiórka wzięła, szyszkę zrzuciła, ale fajnie. Zaciemniło mnie po prostu. Nie no, ja też w sumie mogłam o tym pomyśleć, ale no tak po prostu mówię. Wydawało mi się, że skoro, wiesz, zazwyczaj robimy tak, że staramy się, żeby osoba, która nagrywa, pokazywała. Tak. No i z tego względu po prostu zostawiłam to na twojej głowie.
Puk, puk, Robin! Ja bym chciała u ciebie ulepszyć moją oborę. Gdzie moją jest? Oborę? Tu jest. Naszą? Dobra. Chodzi mi bardziej o ten akcent? O, właśnie zniknęłaś. Zniknęłaś? Musisz wybierać miejsce. Tak. Dobra. Dobrze, że mamy tylko jedną oborę, nie muszę się długo zastanawiać. Dzięki, Robin, pa! A możemy mieć więcej niż jedną? Oczywiście. Ej, ale to jest fajne. No, i każdą można później sobie ulepszyć. To jest naprawdę fajne. Ale chyba jest za mało, żeby ogarnąć takie wielkie farmy. Wiesz, co jest fajne? Się skupiły tylko na produkcji. Ja ostatnio, grając u siebie na singlu, mam takie dosyć rozwinięte... Na który poziom idziemy? Dajmy na koniec sam. Dobra. Ja ostatnio mam taki... Grając u siebie na singlu, mam dosyć rozwinięty świat. Odkryłam, że później można takie rzeczy z... Jak to się nazywa? Kupić u marni, które zbierają ci mleko... Tak? Nie sery, tylko te wełnę z tych... Z owieczek i takie rzeczy. Także to jest mega! No tak, ale najpierw musisz się rozwinąć do tego momentu, więc... Kurczę, szczerze, to jest fajne, to jest bardzo fajne. Ja strasznie lubię tego typu gry, tylko po prostu nigdy nie miałam jakby samozaparcia tyle, żeby sama coś takiego zrobić, nie? Na taki poziom. No. Która jest drabinka. O, idę. Kurczę, ale wiesz co, tutaj nie ma koprusu, tylko jest tylko złoto w sumie. No. Nie wiem, czy nie lepiej będzie właśnie drabinką, znaczy tą windą jednak skoczyć tam. Dobra, no to spróbujmy, no. Może tym razem... Idźmy więc. Uda coś wykopać więcej. No bo jednak rzeczywiście, skoro tutaj mamy tyle innych ród, a kopert tak nie za bardzo... No to trochę będzie... Na 20 poziom idę, okej? Okay? No ja też idę. To trochę będzie szkoda marnować czas po prostu. Aha, świetnie. Od razu się trafił poziom, który nie ma surowców, tylko same moby. No dobrze. Dobra, no to zaraz pokonamy. O, 3 moby. No, ale jest. Ale to nam się udało. Jeszcze nie miałam takiego małego poziomu, tego zainfekowanego takiego. Dalej nie widzę w ogóle kopru. Ja też, ale sprawdzałam dzisiaj pogodę, tak. Sprawdzałam dzisiaj szczęście nasze i powinno być nieźle. O, mam jeden. No może to szczęście wcale nie dotyczy tego, żeby wykopywać miedź. Z tego, co mi się, co się kiedyś orientowałam, to kiedyś tak było, że to dotyczy na przykład łowionych rybek i ilości generujących się ród. A bieżącego zadania? Nie wiem. Raczej nie. No właśnie. O, mam drabinkę. Okej. Okay. O, tutaj jest trochę miedzi, super. O, super. W razie możemy wykopywać. O, no i jedno mi wypadło. No to czyli to twoje szczęście to takie marne, bym powiedziała. No strasznie. Okej, tutaj na dole jeszcze mam trochę. 25 sztuk miałyśmy do wykopania, tak. Nie? No to jeszcze trochę nam to zejdzie. Ja mam 18 dopiero. Ja mam 22, Ej, no ale wiesz włącznie co? Z tymi... Wydaje mi się, że dzisiaj już w ogóle nie zdążymy tego zrobić. Mam niby 25, ale jeszcze sama chyba nie wykopałam 25, nie wiem, bo mi nie pokazuje tego zadania. Nie, już mam. Talk to Clint. Au, coś mi gryzie. Ja? Ja już praktycznie nie mam energii. Mam jedzenie całe szczęście. No ja mam 18, tu jest miedź. Kurczę. Dobra. Ja muszę w takim razie szybko to zebrać. Leć miedziuj. Ja sobie coś zjem. Pytanie, czy zdążymy? 5 sztuk mi brakuje. Powinniśmy zdążyć, bo Clint powinien być później w salonie. A, czyli okej, okay, dobra. Do wieczora. W takim razie jeszcze trzeba szybko drabinkę szukać. Jeszcze chwilę tylko. Zaczynam się stresować, bo ostatnio jak byłyśmy w kopalni, to żadne z tych zadań nie wychodziły nam. Tak. Oj, nie, to nie był miecz. O. Ja schodzę od razu. Kurczę. Nie ma, no nie ma nigdzie miedzi. Straszne to jest. Ja tutaj wiesz, biegnę, raszuję, żeby znaleźć chociaż jedną sztukę, ale nie widzę nic. Ja od razu ci szukam drabinki jakby, co? Dobra. Jest, schodzę od razu niżej. Dobra. Okej, okay. Jest miedź i jest od razu drabinka. Hura. 3 sztuki jeszcze. Cóż za napięcie. Dobra, to wiesz co, ja nie zbieram tego kwartu, możesz ty zebrać, ja idę szukać jeszcze jednej sztuki. O, jest jedna sztuka. A, uciekam. Kurczę, i tylko jedna wypadła. O nie! Spróbuj jeszcze kamyczki porozbijać. No, spróbuję, co jakiś czas też rozbijam kamyki. O, u góry jest, u góry, Agu. Dobra.
Dobra, dobra. Pęce, pęce. Proszę. 26, dobra. Super, lecimy. Idziemy. Idziemy, idziemy. Jeszcze musimy go złapać, nie? No, to też jest dość kłopotliwa sprawa z naszymi umiejętnościami łapania ludzi. Ale jeszcze nie jest tak ciemno, więc jest nadzieja. No nie, w sumie całkiem sprawnie sobie poradziłyśmy, bo przeważnie wychodzimy... Mamy około północy albo i później. Tak. Wtedy nie ma co się dziwić, że już nie możemy złapać nikogo. No ja mówię, Clint powinien być w salonie. Mam taką nadzieję, że tam będzie faktycznie. Bo to jest jedna z tych osób, które po pracy lubią się wychillować przy piwku. Mam kolejne zadanie, what? Ale ja też mam. Zaraz pójdziemy, odbierzemy. Gdzie jest Clint? Nie ma go. Może jeszcze nie dotarł. O, tu idzie. Jest! Zrobione zadanie. Okej, no to w takim razie można odebrać kasiorkę. Uff. Ulżyło mi trochę. Szczerze mi też. O. Upsi. Miss click. Okej, teraz zadanie od Williego, żeby złapać 3 karpie. A karpie powinny się łapać całkiem wygodnie u góry. Tam przy jeziorku, przy kopalni. Okej. Także zobaczymy. Ty też wzięłaś to samo zadanie? Tak, też dostałam 3 karpie. No, to idealnie. Nie, to jest fajne, że tak jakby dubluje nam to, bo dzięki temu możemy 2 razy więcej wyciągnąć pieniędzy. Tak, fakt, że też potrzebujemy na to trochę pracy. Wiesz co, ja bym sobie to zebrała, ale ha, nie mam miejsca w ekwipunku. Ja bym zebrała sobie trochę drewna, korzystając z okazji, że jest dopiero 9 wieczorem. To zbierasz te drzewka jeszcze? Nie, tak poszłam sobie tu zobaczyć koło grzybów. Już jest pierwsza prawie. O nie! Nie pobiegłaś? Wracam, daleko? O nie! Koło tej, koło grzybów byłam. A, okej, dobrze, dobrze. Także już idę spać. Powinnaś zdążyć. Już idę. Śpię. Dacie, ile kasiory, normalnie, no. Wow. To jest, dobrze, to zwraca, to. Zwraca się to, co inwestujemy. No już niedługo będziemy mogły sobie kupić kolejne ulepszenie naszej tej obórki. Mhm. No chociaż to kosztuje 25 tysięcy, ale i tak już mamy... Jutro będzie padać! Super. Jutro będzie cały dzień padać. Okej, ja w takim razie, wiesz co, zrobię kolejny sprinkler. Okej, rób. Ja tutaj zerknę jeszcze szybko na jakąś pocztę. Aha, dostałam kamienie. Dostałam kamienie... Listem. Nie listem? Tak. To co, lecimy łowić, nie? Masz wędkę ze tak, sobą? Tak, mam wędkę i idziemy tam do jeziorka u góry. O, drzewo wyrosło. A, kot, nie podlałam. O! U mnie dobra. Jest podlany, więc ja się czuję... Dobra, u Agi jest podlany. Jakby co, to krzyczcie, że to przez Agę podlewa tylko do siebie. No jak to tylko do siebie? No co to ma być jakieś... Patrz, grzyba znalazłam. Super. Ale nie widziałam jeszcze jagódek na krzaczkach, a pisali, że będą jagódki. Może od jutra. Zawsze jest od jutra, nie? No. Tu ja robaczki. Widzę robaczki, no. O, książka jakaś. Tutaj też były, ominęłaś się specjalnie? Tak, nie, zauważyłam je dopiero jak podeszłam do tych. Okej, okay. Tutaj glina. To co, to zabieramy się za łowienie. No, już do ciebie idę. Ach. Thank you.
Mam nadzieję, że ja też mam. Jest! Jest! Jest, dobra, okej. Okay. A nie, mamy nie zarzucaj trzy. Już, idziemy. W tym razie teraz tylko do Williego. Ja już myślałam, że się to nam nie uda. Rzutem na taśmę to było. Ale i tak oby w tym samym momencie miałyśmy to podbranie i ja też tak wyczułam, że o, to może być to, bo ono w ogóle tak bardzo powoli... Tak, bo ta ryba się w ogóle nie wyrywa. Żyłki. Także łatwo poznać, bo akurat karpie się praktycznie w ogóle nie wyrywają. No, właśnie takie łowią się same tak naprawdę. Tak. Zamiast z niektórymi rybami trzeba było... A mam kolejnego questa. Ja też. Dobra, to znowu odbierzemy wieczorem. Nie jest zbyt dobre, dobra, bo jest nie mamy czasu na realizację. Hurra, hurra! You succeed! Bardzo się cieszę, że udało mi się. I jeszcze mi pogratulował. I niechcący mu oddałam jedną rybę, bo chciałam z nim jeszcze pogadać i... O nie! Ja jeszcze achievementa dostałam. O nie. Gofera tego, co ty wcześniej nie wiem, a, o co widzisz. Chodzi w ogóle. Też nie wiem, co za achievement. Ale myślę, że to jest pora, żeby odebrać nam to zadanie. Uważaj, tak, bo jestem, idzie. Tak, jestem za. Slime Hunter. 6 slimeów. Dobra. To tam na samym dole w kopalni. Dzisiaj Eliota urodziny! O nie! Sebastian! Sebastian! Stój! Co jest! Tak! Dobrze! Dziękuję! Udało mi się. Do you read? Wiesz co? Ja myślę, że... Czy możemy znaleźć, myślisz, Eliota w tym barze? Nie wiem. Panie... Panie. No. To trudno, no, zapomniałeś o jego urodzinach. Kiepskimi jesteśmy koleżankami. No, trochę. Tak, ciut, ciut. Ej, to w sumie wiesz co, jutro są moje urodziny. 100 lat, 100. Nie, no, bo szósty dzień jesieni, tylko że tutaj miesiące jakby się nie liczą, nie? No. Dobra. Aha, rybki można sprzedać sobie, nie? Tak, tak, tak. Ja myślę, że wszystkie sprzedaję po prostu. Jasne. Chyba, że no do bandla, ale też nie patrzyłyśmy, jakie są potrzebne. To ja zostawię to i będzie. A, dobra, to ty zostawiaj to, ja sprzedaję to. I dogadałyśmy się. No. Udało nam się. Udało się. To zwierzęta trzeba pozamykać. Zwierzęta, to ja idę. Dobra, ja posprzedaję jeszcze sery. Majonezy. Ciężka praca przed snem jeszcze. Tak. Nie ma obijania się. I robi się późno. No, no. Jeszcze myślę, że zdążę poodkładać te rzeczy. Czyteńko. Okej. Okay. Szardy do kopalnianych odkładam, bo nie wiem, gdzie je trzymać. Tak, tak. Dobra. No to już. Dobranoc. Dobranoc. Kot już też robi z. Chyba, że nie u mnie. Czwarty poziom phishingu, no w końcu mogę robić maszynę recyklingującą. Jej! Właśnie przydałaby się ta maszyna, nie? Bo trochę śmieci mamy. Nie wiem, bo ja tak nie zostawiałam chyba wszystko. I pada deszczyk, pada deszczyk, pada deszczyk. A na co spożytkujemy ten dzień, zobaczycie już w kolejnym odcinku Łagi w piątek. Także do zobaczenia. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się ciepło, życzymy wam miłego dnia i cześć. Pa, pa, pa. Pa, pa.